zakończyliśmy zmagania w grupach B, C. Są bardzo, były to liczne grupy, łącznie około 80 zawodników. Były to trzydniowe zmagania, grali 9 rund w tempie 30 minut plus 30 sekund. Mieliśmy bardzo dużą grupę z Grodna. Za chwilę najlepsi otrzymują puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, a pozostali dostaną także upominki ufundowane przez panią burmistrz Sokółki, która objęła honorowym patronatem tą imprezę. Dzisiaj kończymy dzień czwarty, jutro dzień ostatni, piąty i jutro kończą grupy A najlepsi i D jakby początkujący. Dzisiaj jeszcze mamy w planach wycieczkę do Bochonik szlakiem tatarskim, tam odwiedzimy Mizar, cmentarz tatarski, meczet oraz spróbujemy specjałów kuchni tatarskiej i także będzie też animatorka dla dzieci, która zajmie się właśnie najmłodszymi, oby tylko pogoda dopisała.